przyjdzie się nauczyć na pamięć chyba, ale lubię cytować niektóre fragmenty. On brzmi następująco. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater. A ten, kto potrafi opanować samego siebie, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Czasami mamy zupełnie inną definicję bohaterów i u ludzi zasługujących na zaszczyty, na pochwałę. Właśnie tacy, bohaterowie, heroiczni, jacyś ludzie, którzy coś wielkiego dokonują, albo zdobywca miasta, którzy za pośrednictwem ogromnej siły zdobywa to miasto. A tutaj Salomon odkrywa nam, nie. Słuchaj, jeśli będziesz umiał opanować samego siebie, to więcej znaczysz niż wielki wódz, który otoczył z potężnym wojskiem miasto. To jest dopiero wyzwanie. Umieć opanować swoje zmysły, swoje emocje, pilnować swego języka, żeby nie powiedzieć tego, czego nie należy powiedzieć. Zatrzymać się i nie podejmować pewnych czynności, lepiej nie robiąc tego teraz, poczekać na rozwinięcie sprawy. To jest dopiero wyzwanie. A to się nazywa cierpliwość. Tymi słowami witam was wszystkich serdecznie. Dziś nie będę mówił tego kazania o cierpliwości. Jest to wstęp, żebyście mogli niecierpliwie czekać na to, aż się pojawi to kazanie w najbliższym czasie. Dzisiaj mamy gościa, który jest wśród nas. Jest z organizacji, która się nazywa Open Doors. Jest to Maciej Maliszak, który podzieli się rozważaniem Słowa Bożego i powie nam więcej o tym, czym jest ta organizacja Open Doors. Zdradzę tajemnicę tylko taką, że jakby czuwają nad tym, żebyśmy nie zasypiali i może w naszym komforcie nie zapominali o tym, że są bracia i siostry, chrześcijanie, którzy gdzieś na tej ziemi jeszcze, na różnych kontynentach są prześladowani, cierpią, a nawet dzisiaj w XXI wieku umierają za wiarę w Jezusa Chrystusa. I on nam więcej powie o tych wszystkich szczegółach i zapozna nas z innymi materiałami, które ze sobą przywiózł. Witamy Cię, Maćku, niech Cię Bóg błogosławi i będzie czas. A teraz będziemy śpiewać pieśni, usłyszymy świadectwa, będziemy słuchać też psalmu biblijnego i będzie czas na modlitwę spontaniczną. I potem też dzieci mają dzisiaj jakiś program. Ustalimy, kiedy najlepiej ten program przedstawią, ale to wszystko w swoim czasie. Także niech nas Bóg błogosławi. Zapraszam, uwielbiajmy Pana przez wspólne pieśni. Ci, którzy Jahwe ufają, ufają, są jak góra Syjon, co się nigdy nie porusza, porusza, ale trwa na wieki. Co się nigdy nie porusza, porusza, ale trwa na wieki. O góry otaczają święte miasto Jeruzalem, tak jak Twe otacza swój lud. Otaczają święte miasto Jeruzalem, tak jak Twe otacza swój lud. I teraz i na wieki, na wieki, i teraz i na wieki, i teraz i na wieki, na wieki, i teraz i na wieki. Co się nigdy nie porusza, porusza, ale trwa na wieki. O góry otaczają święte miasto Jeruzalem, tak jak Twe otacza swój lud. O góry otaczają święte miasto Jeruzalem,
swój lud i teraz i na wieki, na wieki, i teraz i na wieki, i teraz i na wieki, na wieki, i teraz i na wieki. Błogosławię Cię, kiedy ziemia wydaje plon, gdy obfitość, Panie, zlewasz swą. Błogosławię Cię. Błogosławię Cię, gdy pustynia w krąg otacza mnie, choćbym przez pustkowie szedł. Błogosławię Cię. Łaskę, którą zsyłasz, ja chwalę Cię. Choćby ciemność mnie przykryła, ja powiem, że Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię Cię. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię święte imię Twe. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię Cię. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię święte imię Twe. Błogosławię Cię, kiedy słońca blask oświeca mnie, to co dajesz mi najlepsze jest. Błogosławię Cię. Błogosławię Cię, kiedy drogę moją znaczy cień, chociaż Ciebie pragnę chwalić Cię. Błogosławię Cię. Za Twą łaskę, którą wsyłasz, ja chwalę Cię. Choćby ciemność mnie przykryła, ja powiem, że Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię Cię. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię święte imię Twe. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię Cię. Błogosławię imię Twe, błogosławię święte imię Twe. Ty dajesz z woli swej, zabierasz kiedy chcesz, w mym sercu zawsze chcę błogosławić Cię. Ty dajesz z woli swej, zabierasz kiedy chcesz, w sercu zawsze chcę błogosławić Cię. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię Cię. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię święte imię Twe. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię Cię. Błogosławię imię Twe, błogosławię święte imię Twe. Usiądźcie, kochani, na chwilę. Ja powiem świadectwo krótkie. Chciałam się podzielić dzisiaj z Wami taką swoją refleksją z ostatniego czasu. Jest to taki dobry czas, kiedy się kończy rok szkolny, kiedy podsumowujemy swoją pracę, swoje sukcesy, sukcesy naszych podopiecznych. Ja akurat, większość z Was wie, że jestem nauczycielem wychowania fizycznego, więc na te sukcesy pracuję cały rok.
I wiecie co, tak doszłam do wniosku ostatnio, że to jest takie słabe, przykre i trochę niesprawiedliwe, że życie tak biegnie bardzo szybko i coś, na co pracuje się długo, krótko trwa, szybko osiągamy jakiś tam cel swój, i akurat zawody sportowe, mamy fajne miejsca, otrzymujemy medale, puchary, rozdajemy to dzieciom, już następnego dnia mało kto o tym pamięta. Tak bardzo szybko przechodzi się do codziennych obowiązków. Nawet swojej szefowej powiedziałam, że tyle pracy, chwilę radości i dalej, i dalej. I to po prostu jest taki nasz życiowy, mój życiowy kołowrotek, który czasami może pochłonąć, czasami sfrustrować. Jeśli miałabym się tylko na tym opierać, to rzeczywiście albo bym była dzisiaj bardzo zmęczona, albo sfrustrowana, albo bym po prostu zrezygnowała, ale nasz fundament jest gdzie indziej. I tak pięknie ostatnio też słuchałam i czytam cały czas i studiowaliśmy o tych naszych, o naszym celu, który jest przed nami. Mamy biec wytrwale, mamy zdążając do nagrody, która jest w niebie przed nami, mamy pokonywać trudności i mamy właśnie nie ustawać, tak? I dobrze by było, żebyśmy cały czas byli gorliwi, ale do tego chcemy się zachęcać. I wiecie co, i to, że akurat ja pracuję w szkolnictwie, te świadectwa, ta średnia i tak dalej, mądrość, przewija się cały czas, że zdobywamy mądrość i osiągamy jakieś sukcesy. I największą mądrością, najwartościowszą mądrością jest poznawanie Pana Boga codziennie. On jest motorem i takim motywacją do mojej pracy, do tego, co tu się dzieje w naszej społeczności, co chcemy kontynuować i stawiać kolejne dobre kroki. A sukcesem jest właśnie ta wytrwałość. To, że my, poznając wolę Bożą, tą mądrość Bożą, możemy ją w życiu stosować. To jest nasz sukces. Jeśli nie poprzestaniemy tylko na czytaniu, na studiowaniu i gadaniu o tym, ale będziemy to wdrażać codziennie, to ten puchar, który jest daleko, daleko jeszcze przed nami, ale jest pewien, jest najważniejszy. I chciałabym dzisiaj was zachęcić, żebyście się nie poddawali temu biegowi, bo żyjemy w biegu i w biegu różne rzeczy robimy, dużo robimy, ale żebyście pamiętali, że źródło nie w tym mamy, co tutaj i teraz robimy i co widzimy i co tak szybko przemija, bo te sukcesy, te medale, te puchary lądują tak naprawdę w koszu i rekordy szkoły, które były kiedyś tam, dzisiaj są już poprawiane i już nieaktualne. Nasza mądrość jest dzisiaj tutaj, i z Pana Boga będziemy czerpać, a naszym sukcesem będzie to, jeśli będziemy potrafili to stosować w naszym życiu i wytrwać w tym, do czego bardzo gorąco was zachęcam, zapraszam i módlmy się o siebie po prostu, żebyśmy po prostu wzmacniali się w tym dziele, nie upadali i widzieli ten cel, nie patrząc, że są takie przeszkody, jakie są i będą. I nikt nie powiedział, że będzie lżej, ale chcemy dzisiaj oddawać chwałę za to, że Bóg po prostu chce nas widzieć działających i przez nas przelewać swoją miłość na innych. Amen. Amen. Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. Ta łaska wlała
podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż przez ciemne i burzliwe dnie, tam gdzie ojcowski dom. O Boże, dzięki, dzięki Ci za cudną łaskę Twą. Do nóg wypadam w boleści, niebiosa chwałą brzmią. O Boże, dzięki, dzięki Ci za cudną łaskę Twą. Do nóg tych padam w boleści, niebiosa chwałą brzmią. Zgrzeszył językiem. Będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny stoi przede mną. Zaniemówiłem, zamilkłem, pozbawiony szczęścia. Lecz ból mój się powiększył, rozpaliło się serce moje we mnie, gdy rozmyślałem, zapłonął ogień. Wtedy odezwałem się językiem swoim. Daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres życia mojego jest jak nic przede mną. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi, Sela. Zaprawdę, człowiek przemija jak cień. Zaprawdę na próżno się miota, gromadzi, a nie wie, kto to zabierze. A teraz, czego mam się spodziewać, Panie? W Tobie jest nadzieja moja, ratuj mnie od wszelkich występków moich i nie wystawiaj mnie na zniewagę nikczemnika. Zamilkłem, nie otwieram ust swoich, bo Ty to uczyniłeś. Odwróć ode mnie cios swój, ginę pod razami ręki Twojej, karami za winę karcisz człowieka i niweczysz jak mól urok jego. Zaprawdę, tylko tchnieniem jest każdy człowiek. Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej i nastaw uszu na wołanie moje. Nie milcz na łzy moje, gdyż jestem tylko przychodniem u Ciebie, wędrowcem, jak wszyscy ojcowie moi. Odwróć ode mnie surowe spojrzenie swoje, abym odetchnął, zanim odejdę i nie będzie mnie. Módlmy się, kogo Boże Duch pobudza do otwartych, swobodnych słów przed Panem i tutaj w społeczności. Zapraszam do szczerych, indywidualnych modlitw. Dziękujemy Ci, Panie, za możliwość bycia tutaj w gronie Twoich świętych, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś z nami, Boże, i posyłasz do nas swoje słowo, Panie. Dziękuję Ci, że troszczysz się o każdego z nas i, Panie, wychowujesz nas w swojej wielkiej miłości. Dziękuję Ci za nowy dzień, za nowe możliwości też, Panie. Dziękuję Ci za każdą osobę, którą przyprowadziłeś na to miejsce, która być może też będzie słuchała transmisji z nabożeństwa, z kazania. Błogosławimy serca wszystkie, które przyjmują Twoje słowo i prosimy Cię, Panie, byśmy czerpali z Ciebie i z tą siłą też działali w naszym
codziennie wydawali świadectwo na Twoją chwałę, Panie, budowali też siebie nawzajem, ale też pozyskiwali kolejne osoby. Dziękuję Ci, Boże, za też osoby, które są z nami, ale tylko duchowo. Proszę Cię, abyś pokrzepiał chorych, którzy mają swoje problemy, też cierpiących. Wspieraj ich, Panie. Dziękuję Ci, że to czynisz. I proszę Cię, abyś błogosławił też i wspierał Ukrainę, Izrael, wszystkie te kraje, które cierpią, które są prześladowane, Panie. W Twojej ręce ich oddajemy, Boże. I chcemy Ci przynosić chwałę, Boże, za każdy dzień z Tobą w imię Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dziękujemy, Panie, że aż dotąd pomagałeś nam, że dziś możemy gromadzić się na tym miejscu razem i jesteś tu, ponieważ jesteś wierny swoim słowom, bez względu na to też, co czujemy, co myślimy, ile wiemy i co wiemy, to Ty jesteś tutaj i będziesz spełniał obietnicę, że gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych w Twoim imieniu, tam jesteś pośród nich. Dziękujemy, Panie, że będziesz to czynił poprzez Słowo Twoje i używając do tego sług, czy poprzez pieśni, świadectwa, czy też rozważanie słowa, czynisz to. Chwała Ci za to. Panie, przynoszę też jubilatów Ize Pudlis i Delintona Moreire, którzy w najbliższym czasie będą świętować swoje urodziny. Dziękujemy, Panie, że odnalazłeś ich też w tym świecie, że stali się Twoimi dziećmi i że chcą Tobie służyć, Panie. Błogosław im we wszystkim, w ich domach, ich poczynaniach. Panie, prosimy o Ukrainę, która walczy o swoją niepodległość i pokój. Prosimy o pokój na świecie, o sytuację, która się dzieje. Dajby, Panie, ten też czas sprzyjał temu, by ludzie mogli szukać Ciebie, Panie, mogli odnajdować właśnie w Tobie prawdziwą nadzieję i doświadczać zbawienia. Panie, chcemy Ciebie wielbić, wywyższać Twoje święte imię i dziękować Ci, że aż dotąd pomagałeś nam. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Witam serdecznie ponownie i wszystkich gości też witam. Wczoraj mieliśmy, usiądźmy jeszcze, za chwilę będzie czas też na pozdrowienie. Jeszcze zaśpiewałem później pieśń, a po pieśni poprosimy Krzysztofa, który przygotował na dzień dzisiejszy porcję swojej twórczości. Chcę się nią podzielić. Dzieci mają program, przepraszam, nie wiem, teraz... Na koniec. A, bo to taki, no dobrze, w porządku. Nie, dobrze, na koniec będzie program. Bardzo ciekawy. W każdym razie za chwilę Krzysztof też powie, podzieli się tą swoją twórczością. A my, jeśli ktokolwiek przywozi pozdrowienie, chciałby je przekazać, to bardzo proszę o przekazanie pozdrowień. Proszę bardzo. Rodzina z Wolińskich. Byli tutaj kiedyś, tak też osobiście poznałem. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrowienia z Ukrainy. A jakie miasto, jaka miejscowość? Ostopol, tak? Kostopol. Dobrze powiedziałem? Super. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Czujmy się wszyscy upoważnieni do tego, by przekazywać pozdrowienia. Również do Lęborka. Witamy brata Darka, który ponownie dojeżdża nas do zboru. Tam z Lęborka to cóż tam parę godzin już jest. Także cieszymy się bardzo, że może być z nami również. Wczoraj mieliśmy bardzo miłą okoliczność. Myślę, że udany wieczór. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy brali udział i uczestniczyli w tym przygotowaniu, że mogliśmy też zrobić taką oprawę gościnną, jak i tutaj to pomieszczenie. Frekwencja również była, myślę, że całkiem fajna. Mi się dobrze śpiewało, że tak powiem, także dobrze się czułem. Ponoć jest w internecie, może nie najlepszy dźwięk, jeszcze pracujemy nad tym, żeby ten nasz przekaz był jak najlepszy, ale treści są nienaruszone, także jeśli ktoś chce posłuchać i wnikliwie zacząć zastanowić się nad przesłaniem, które było jakby tutaj udziałem tego spotkania, to bardzo proszę, zachęcamy, żeby do internetu się skierować. Na stronie
Droga Zbawienia z takim logo, tak jak widzicie tam na tablicy. Pojawi się na YouTubie również informacja na przykład o recital i wtedy będzie ta rzecz. Można polecać to innym, jeśli uważacie, że to jest godne uwagi i zastanowienia się, można komuś polecić, a szczególnie takim, którzy czujecie i wiecie, że może są troszkę rozbici, zagubieni w tym swoim życiu, potrzebują prawdziwej nadziei, no bo o tym wczoraj rozmawialiśmy i o tym też śpiewaliśmy. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za udział w tym koncercie. Oczywiście płyty są do kupienia, jak powiedziałem, że nie ma zwrotów, jeśli się komuś nie podobało. Są zwroty, jeśli by techniczne usterki były. Także to proszę zaryzykować na własną odpowiedzialność. Zapraszam teraz, byśmy zaśpiewali jeszcze jedną pieśń, po której poprosimy Krzysztofa. I potem poprosimy naszego gościa, by mógł podzielić się wszystkim, co ma na sercu i z czym Bóg go przysłał do nas. Nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron. Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Tobą szczycę się. Na początek chciałem jeszcze wyjaśnić jedną rzecz. Ostatnimi czasy wychodzę z nabożeństwa jeszcze przed końcem nabożeństwa i będę robił to dalej, bo gdybym został, to bym siedział na dworcu jeszcze półtorej godziny. A tytuł tego wiersza jest dosyć kardiologiczny, bo nosi tytuł Od serca. Pisze Boże mój list do Ciebie. Ty jesteś gdzieś w niebie. Dobrze wiem, że przed Tobą się nic nie ukryje. I wiem, że dzięki Tobie wciąż żyję. Wielu rzeczy do dziś nie rozumiem, a wierny na 100% jak Jezus być nie umiem. Na pewno jest prawdą, że w pokusach zapominam o Tobie. Ten drugi we mnie chce, żebym koncentrował na sobie. Ty wiesz, Boże, że jestem zmęczony, bo sam ze sobą jestem skłócony i na dwa różne charaktery rozdwojony. Ale ufam Tobie, że Ty co robisz, wiesz. Posyłasz mi problemy, bo wychować mnie chcesz. W Twoim słowie słyszę,
że działałeś i tych, którzy Tobie ufają, nie zostawiałeś. Dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy. To naprawdę jest taka raperski komentarz do tekstu Pisma Świętego. Krzysztof, musisz kiedyś tam w końcu te bity przygotować, bo on jest takim raperem, hip-hopowcem i no, czujemy ten rytm, prawda? Tylko brakuje tego. Także w swoim czasie zrobimy tak, żebyś to mógł z muzyką nam przedstawić. Dzieci wychodzą teraz na szkółkę, a bardzo prosimy zatem, już mamy na ekranie brata Macieja Maliszaka, który poprowadzi nas dalej w tej części nabożeństwa, studiując z nami słowo i udzielając nam wszelkiej potrzebnej informacji. Zapraszamy serdecznie. Prosimy tam na górę. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miast. Kochani, tymi słowami dzisiaj brat pastor nas przywitał. I to są trudne słowa. Wszedłem do waszej kaplicy, po lewej stronie słyszę, bracia dyskutują o cierpliwości. Brakuje nam cierpliwości. Żyjemy w czasach, żyjemy w świecie, który jest takim światem instant. Musimy coś mieć szybko, zaraz, zgodnie z naszą wolą i tu. A co jest, co będzie, kiedy Chrystus nie odpowie na nasze potrzeby tak, jak sobie wyobrażamy? Co będzie z naszą cierpliwością i z wiarą chrześcijańską, kiedy być może nie będziemy za jakiś czas mogli się spotykać, będziemy mieli utrudniony dostęp do Pisma Świętego? Czy dalej będziemy cierpliwie trwali przy Chrystusie? Cierpliwie być może, ale potajemnie czytali Jego Słowo? Moi drodzy, to jest bardzo trudna cnota, cierpliwość. I powiem wam, że ja od wielu lat uczę się cierpliwości od prześladowanych chrześcijan. Nawróciłem się w 1997 roku, więc dlatego też śmiało mówię, że to było w poprzednim tysiącleciu, zawsze to lepiej brzmi. Chrzest wiary przyjąłem 2 lata później, w 1999 roku i wiecie, mi zawsze brakowało cierpliwości. Jak się modliłem, to chciałem, żeby Pan zaraz odpowiedział. Macie też tak? No ktoś jeszcze podobny do mnie jest na tej sali, reszta to już cierpliwi ludzie. Kiedy czytałem Biblię, chciałem od razu rozumieć, a nie cierpliwie studiować i zastanawiać się, co to znaczy nie tylko teologicznie, bo też jestem teologiem, ale co to praktycznie znaczy dla mnie, jako dla ucznia Chrystusa. I od 2012 roku służę w organizacji Open Doors, która pomaga prześladowanym chrześcijanom. I wiecie, to są dla mnie nauczyciele cierpliwości. Bo inaczej mówisz o cierpliwości, czy słyszysz od człowieka, który siedział 15 lat w więzieniu z powodu tego, że czytał Biblię. Inaczej myślisz o cierpliwości, kiedy rozmawiasz z 27-letnią dziewczyną i ona ci mówi, że od 16 lat jest mężatką, a ty myślisz, że się przejęzyczyła, że o 6 latach mówisz. On mówi, nie, 16, bo wiesz, jak się nawróciłam, miałam 11 lat i moi rodzice za karę wydali mnie za mąż. I cierpliwie modliła się przez 16 lat o nawrócenia nie swojego męża i on się nawrócił. To nie są teoretycy. To są praktycy cierpliwości. I moi drodzy, też cierpliwie czekałem, żeby móc powiedzieć pozdrowienia z tego miejsca, co tam będę mówił z tamtego, nie?
to przywożę do was pozdrowienia z mego rodzinnego zboru reformowanych baptystów Zielonej Góry, bo wczoraj cierpliwie do was jechałem przez całą Polskę. I też od takiego kościoła, myślę, że podobnego do was, ewangelikalnego, baptystycznego z Oaxaca w Meksyku. Jak powiedziałem, że będę, to też mnie brat poprosił, żeby pozdrowić tych, którzy kochają Pana Jezusa, to myślę, że o was chodzi, nie? No, to dobrze trafiłem. I proszę, otwórzmy teraz Ewangelię świętego Łukasza na rozdziale 8. I posłuchajmy niesamowitej ewangelicznej historii, która jest zapisana w wersetach od 26 do 39. I mam do ciebie wielką prośbę. Jak będziesz słuchał, będziesz czytał, będziesz obserwował tekst, pomyśl, że Łukasz pisał to z myślą o tobie. Żebyś ty poznał Chrystusa, żebyś poznał jego charakter i żebyś uczył się cierpliwie iść za swoim Panem. I proszę, posłuchaj. I dopłynęli do krainy Gezareńczyków, która leży naprzeciw Galilei. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: cóż ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie. Gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus: jak ci na imię? A tamten rzekł: Legion, gdyż wiele demonów weszło w niego i prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. A było tam duże stado świń, pasące się na górze, i prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść, i pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło. Pasterze zaś, zobaczywszy, co się stało, uciekli i donieśli o tym w mieście i po wioskach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało, i przyszli do Jezusa i zastali tego człowieka, z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany. I prosiła go cała ludność okolic gerazeńskich, by odszedł od nich, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił. A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, by mógł być z nim, lecz on odprawił go, mówiąc: wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. Kochani, kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że żeby iść za Jezusem, trzeba było być cierpliwym. A cierpliwość też w tym się objawia, że człowiek jest gotowy coś stracić, żeby zyskać. Bo nie myśli w perspektywie dnia, dwóch, tylko w perspektywie wieczności, widząc swojego Pana. I ta historia jest niezwykła,
Bo z jednej strony widzimy dobroć Chrystusa, a z drugiej strony widzimy, że ludzie mogą widzieć wielkie cuda i mogą nie chcieć Jego obecności, bo nie chcą tracić. A jedynie człowiek, który poznaje dobroć Jezusa, jest gotowy wszystko rzucić, pójść za Nim, ale też ma pewną cierpliwość, żeby posłuchać polecenia Chrystusa, które jest sprzeczne z Jego zrozumieniem, co jest dobre. I przyjrzyjmy się tej historii, bo jestem przekonany, że możemy wiele z niej wynieść. Po pierwsze, widzimy rzecz niesamowitą. Widzimy krainę Gerazeńczyków. Wiecie, to była taka kraina, która rzeczywiście była po drugiej stronie Galilei. I zapewne dla uczniów było dziwne, że Jezus tam się udał. Kim byli Gerazeńczycy? Byli to poganie, i byli to też Żydzi, którzy zasymilowali się z tamtą ludnością i nie byli traktowani jako ludzie mający wiarę, jako ludzie, do których powinno pójść się z dobrą nowiną. I trzeba było dużo cierpliwości, dużo samozaparcia się uczniów pańskich, żeby rzeczywiście wsiąść do łodzi, ryzykować, żeby popłynąć do tych, których nie uznajesz za braci. I w tym widzimy wielką dobroć Jezusa Chrystusa. Bo On przyszedł, żeby głosić czas łaski, żeby rzeczywiście ludzie byli konfrontowani z Ewangelią. I czytamy, że dopłynęli do krainy Gerazeńczyków. Nie wiem, czym dzisiaj dla ciebie jest taka kraina Gerazeńczyków, miejscem, którym się brzydzisz, miejscem, gdzie uważasz, że nie ma prawdziwej wiary. Bo wiecie, my najlepiej wierzymy, nie? My jesteśmy zawsze fajniejsi od tych innych. Ale czy jesteśmy gotowi w cierpliwości pójść za Chrystusem? Zrezygnować czasami z dumy i z pychy, żeby podzielić się Ewangelią, żeby zaprosić do swojego życia, żeby powiedzieć: Jezus jest dla ciebie odpowiedzią. Zapewne macie w Białymstoku wiele miejsc, gdzie są arabskie restauracje, wiele miejsc, gdzie Kurdowie albo Turcy sprzedają kebab. I wiecie, ja czasami słyszę, jak ludzie się tych ludzi boją. Traktują, jakby łaska Boża nie była w stanie ich przemienić. Wejdź do łodzi z Chrystusem i przepłyń na drugi brzeg. Zaproś tych ludzi do swojego zboru. Daj im Ewangelię. Pokaż, że Chrystus właśnie do nich przyszedł. Przez ciebie. Przez człowieka, który jest częścią Jego ciała, jest powołany, żeby o Nim mówić i na Niego wskazywać. I wiecie, mamy miejsca, które lubimy bardziej, ale Żydzi nie lubili krainy Gerazeńczyków. Nawet nie lubili ci, którzy byli z Panem, a nie do końca byli uznawani przez innych. Ale wiecie, świat jest bardziej złożony niż nasze proste podziały, a Bóg wszędzie ma swój lud. I każdy człowiek winien skonfrontować się z Ewangelią. Jest pewna rzecz, która mnie boli od co najmniej 2006 roku, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z prześladowanym Kościołem. Że my lubimy nasz Kościół, ale niestety czasami nie lubimy wierzących Arabów. Nie lubimy ludzi, którzy są od nas różni rasowo, kulturowo,
etnicznie i nie chcemy do nich pójść. Często się o nich nie modlimy, bo modlimy się za to, co jest nam bliskie. Ale za tych, którzy są daleko, po drugiej stronie jeziora mieszkają. A dzisiaj problem jest duży i potrzeba jest naprawdę wielka. Wiecie, chrześcijanie są prześladowani dzisiaj w 70 krajach świata i ten problem dotyczy bardzo wielu wyznawców Chrystusa. My co roku robimy Światowy Indeks Prześladowań, to jest 50 krajów, gdzie chrześcijanie są najbardziej prześladowani. I to jest rzecz niezwykła, że kiedy blisko nas wybuchła wojna, wszyscy się tym przejęliśmy, nie? Bo blisko nas. Bo ludzie podobni do nas. Często z tymi zborami mieliśmy nawet kontakty, mamy łączność też rodzinną, ale jeśli coś jest daleko, coś jest obce, to czasami zapominamy, że to dalej jest to samo ciało tego samego Pana Jezusa Chrystusa i są te same zobowiązania do tego, żeby o sobie nawzajem pamiętać. I to jest dzisiaj ponad 360 milionów ludzi, którzy doświadczają prześladowań, dlatego że są postrzegani jako chrześcijanie, bo mówią o Chrystusie i mają wobec Niego nadzieję. Wsiadamy w łódkę? Płyniemy z Panem, chociaż może to miejsce będzie dalekie? I cierpliwie się modlimy, cierpliwie pomagamy, cierpliwie trwamy z tymi, którzy potrzebują tej pomocy. Ale głoszenie Ewangelii zawsze w takich trudnych miejscach wiąże się z agresją. I zobaczcie, że Jezus spotkał się z agresją. I zobaczmy, jak na tą agresję odpowiedział, bo znów jest to niezwykłe. Zobaczcie, że gdy Jezus wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony, i od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. I co zrobił? Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed Nim i donośnym głosem zawołał: cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę Cię, nie dręcz mnie. Gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zobaczcie na tą całą historię. Na postawę Jezusa. Na tragiczne położenie człowieka, który był zniewolony demonicznie. Kiedy ten opętany człowiek przybiegł i był naprawdę niebezpieczny, był człowiekiem, którego wiązano łańcuchami, którego się bano, przed którym uciekano. Co zrobił Chrystus? Kazał uczniom, żeby go pobili? Żeby go złapali? Żeby go związali? Nie, okazał mu od razu miłosierdzie. On nie zobaczył wroga, przeciwnika w tym człowieku. On zobaczył człowieka, który potrzebuje łaski, który potrzebuje Bożego dotknięcia i uwolnienia. I od razu to Jezus wychodzi z inicjatywą pomocy. Gdzie to jest piękna lekcja. Jak traktować naszych wrogów? Nie jak wrogów, tylko jak ludzi, którzy potrzebują łaski. To jest całkowita przemiana sposobu myślenia.
całkowite zaparcie się, porzucenie ludzkiego myślenia, bo ludzkie myślenie jest takie, jak ktoś jest dla mnie miły, to ja będę dla niego miły, nie? Ktoś jest dla mnie przyjazny, ja będę dla niego przyjazny. Ktoś mi pomaga, ja mu będę pomagał. I Jezus rzeczywiście tego człowieka uwalnia. Tu też możemy zobaczyć, wiecie, w jakim tragicznym położeniu jest człowiek, który jest opanowany przez demony. On nie ma wolności. On żyje w autodestrukcji. Bije siebie, rwie ubranie, biegnie na pustynię, miejscu, gdzie nie ma życia, bo diabeł tak nienawidzi człowieka, że chce go zniszczyć, chce go odczłowieczyć, chce mu zabrać wszystko, nawet wolę życia. A nasz Pan postępuje zupełnie inaczej. Zobaczcie też, jakie tragiczne położenie demonów tu jest nam pokazane. One krzyczą, cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Syna Boga Najwyższego. Wyznają słusznie. Tak jak pisze święty Jakub, to u was chyba dzisiaj obecnie dużo świętego Jakuba czytacie. No, tam troszkę jest. To mówi, że demony wierzą i co? I drżą. To nie jest tak, że oni nie mają świadomości, kim jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Oni to wiedzą. Nie jest to, że nie mają świadomości, że nie będzie sądu. Mają świadomość, a jednocześnie nienawidzą Boga. Ale dla człowieka jest nadzieja. Bo Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto uwierzy w Niego, miał życie wieczne. Wierzymy w to. Ja lubię tam słowo każdy, wiecie? Ja co prawda jestem kalwinistą, ale ja wierzę, że Bóg ma do każdego dostęp. Ja nie mam, nie? I mamy głosić. Mamy się dzielić Ewangelią. Mamy być tymi, którzy rzeczywiście zwiastują, jest Chrystus, przyjdź. Jest uleczenie, uzdrowienie. W Nim rzeczywiście jest to możliwe. I wiecie, ten człowiek był opanowany przez wiele demonów. Demon mówi, że ma na imię Legion, gdyż wiele demonów weszło w niego. W tamtych czasach Legion to było około 4000 żołnierzy. To różnie w historii wyglądało. I wydawało się, że dla człowieka nie ma żadnej nadziei. Ale Chrystus przyszedł i go uwolnił. I wiecie, w swojej pracy miałem okazję spotkać i poznać ludzi, którzy byli jak ten opętany człowiek. Wydawało się, że nie ma żadnych szans. Ale spotkanie z Chrystusem wszystko zmienia. Jest taki z Iraku chłopak, ma na imię Said. On był w takiej grupie islamskiej, Diwa Islami, i samo sobie mówi, że ich celem było wyłapywanie chrześcijan, którzy się dzielili Ewangelią, którzy rozpowszechniali Biblię, ich mordowali. I wiecie, Said mówi, że kiedyś, mówi, poszliśmy do takiego domu i tam bracia chrześcijanie się modlili, bo właśnie otrzymali Biblię od Open Doors, te Biblie miały być dystrybuowane dalej, bo między innymi tym się zajmujemy. I modlili się, dziękowali Bogu i my zaczęliśmy ich bić. I wiesz, ja potrafię zadawać ból, żeby to naprawdę bolało. I znęcałem się nad jednym bratem, a on do mnie tak mówi, niech cię Jezus pobłogosławi, obyś znalazł w nim pokój serca. I Said mówi, wiesz, ja nie wytrzymałem i mu poderżnąłem gardło. Mówi, bo to nie jest normalne,
że człowiekowi sprawiasz ból, a on cię błogosławi. To nie jest normalne, że się nad kimś znęcasz, a on ci życzy to, co uważa za najlepsze dla człowieka. Mówi, wiesz, to mi nie dało spokoju. Mówi, i po raz pierwszy zrobiłem coś, czego nie robiłem nigdy. Mówi, za pasek spodni schowałem jedną Biblię, żeby zobaczyć, co tam jest. Że chrześcijanin to jest taki człowiek, który do wroga, który się na niego rzuci, idzie z błogosławieństwem. Wiesz, rzuciłem do domu, rzuciłem nóż i zacząłem czytać Biblię. I zobaczyłem, że to jest bardzo dobre. Że to jest naprawdę dobre, że to jest słowo, które daje życie. Mówię, ale się bałem. Bo wiedziałem, że jak mnie moi koledzy, jak dowiedzą się, że zaczynam to czytać, zaczynam wierzyć, że Jezus jest Bogiem. Wiecie, dla muzułmanina jest to wielkie wyznanie. To wiesz, to my takich ludzi łapaliśmy, przecinaliśmy brzuch wzdłuż i człowiek przez 2-3 dni umierał i ludzie prosili, żeby ich dobić. I się bałem. Ale czytałem, czytałem, czytałem i wiecie, to długo trwało. Ostatecznie pewnego dnia, ktoś był około 5 rano, postanowił, że trzeba się ochrzcić, bo taki znalazł werset w Biblii, nie wiem, czy waszych też jest. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie, a kto nie uwierzy, będzie potępiony i doszedł do wniosku, że on już wierzy. Brakuje mu tego drugiego jeszcze elementu. Mówi, wiedziałem, gdzie jest jeszcze jeden pastor. Mówi, to poszedłem do niego. Wiecie, Said mniej więcej wygląda jak bracia Kliczko. Wiecie, jak oni wyglądają. I wiecie, to jest tak, że inaczej tą historię opowiada pastor, inaczej Said. Said mówi, że on wszedł grzecznie. Pastor mówi, że wszedł z dwojgiem drzwi. I pastor mówi, wiesz, jak taki człowiek przed tobą, do ciebie wchodzi, wyważa jedne drzwi, wyważa drugie drzwi, to ty już myślisz, no to panie, teraz? A on padł przede mną i powiedział, ochrzcij mnie. Ja chcę mieć pokój w sercu. Chcę naprawdę służyć Bogu żywemu. Poznałem Jezusa. No i ochrzcili go. Bo to już przyszedł człowiek, który wierzył. Który naprawdę zaufał Chrystusowi i był w stanie cierpliwie nawet powiedział, mnie kiedyś złapią. I mam nadzieję, że cierpliwie też tortury zniosę. Bo Chrystus mi więcej wybaczył. I Said mówi, że ma takie marzenie, że kiedy pójdzie do Pana, to też go przywita ten brat, którego modlitwa, którego błogosławieństwo zmieniło jego życie. Wiecie, to jest charakter Chrystusa. Kiedy wybaczamy, kiedy jesteśmy cierpliwi, kiedy wychodzimy z inicjatywą, żeby nieść pomoc ludziom, którymi dzisiaj tak naprawdę kto rządzi? Diabeł, nie? A myślą, że są wolni, myślą, że działają zgodnie z własną wolą. Ale też mogę wam powiedzieć, bo to samo mówi ta historia, że ludziom się nie podoba to, kiedy Chrystus okazuje łaskę, kiedy uwalnia, kiedy pokazuje, że jest tym, który jest pełen miłosierdzia. I jaka jest reakcja na łaskę? Zobaczcie w tej historii. Co zrobili pasterze, kiedy zobaczyli to, co zobaczyli? Uciekli. Byli przerażeni. Wcale nie powiedzieli, ale fajnie. Człowiek był zniewolony, był niebezpieczny. Tylko naprawdę się przerazili i uciekli.
opowiedzieli o tym w mieście i po wioskach. Ludzie przyszli zobaczyć. I zobaczyli coś niezwykłego. Człowiek, który był opętany, który był zniewolony, którego się bano, siedział u stóp Jezusa. Był przy zdrowych zmysłach. Słuchał Jezusa. Wiecie, to określenie siedzieć u stóp, to widzimy, że Maria siedziała u stóp Jezusa. Tak? To pokazuje pewną relację uczniostwa, pewną relację słuchania, pewną relację, że człowiek naprawdę chce słuchać swojego mistrza, cokolwiek ten powie. I jaka jest reakcja? Nie powiedzieli chwała Bogu, nie? Dobrze się stało, ale się zlękli. Byli przerażeni. Jeszcze bardziej byli przerażeni, niż ten człowiek był wiązany łańcuchami. Bo jeśli ten mistrz, ten rabin jest w stanie zmienić opętanego, jest w stanie zmienić Saida, jest w stanie z grzesznika uczynić świętego, to też może zmienić moje życie, prawda? I niekoniecznie tak, jak ja w tym momencie wyobrażam sobie, że to życie powinno wyglądać. I Alonso życzył wam, chciał, żeby was pozdrowić. I to jest człowiek, który jest dobrym przykładem, jak ludzie reagują na dobro Chrystusa. Wiecie, Alonso poznałem w 2020 roku w Meksyku. To jest Indianin ze stanu Chiapas i tam ludzie wierzą w coś, co jest takim religią synkretyczną. Połączyli religię indiańską z wierzeniami, z częścią rzymskiego katolicyzmu. Nazywają siebie katolikos, ale nawet księży nie mają. Tak jak byłem w jednej wspólnocie, to zabili księdza, bo im czytał Ewangelię, nie? Chciał ich zmieniać. Wiecie, Alonso był człowiekiem, który był konfliktowy, bił się, zdradzał swoją żonę, ale któregoś dnia odwiedził go jego szwagier, brat żony, który pracował w Meksyku jako mechanik i pracował z jakimiś tam baptystami. I tamci zaprosili go na nabożeństwo, dali mu Biblię, podzielili się swoją wiarą i Miguel, jego szwagier, się nawrócił. I przyjechał na urlop i Alonso mówi, że jak już tam miał wyjeżdżać, to Miguel powiedział: Alonso, ty idziesz prostą drogą do piekła. Będziesz potępiony na wieki, jak tak będziesz żył i postępował. Wiecie, Alonso mówi, że najpierw nie wie dlaczego, że zupełnie się przeląk tych słów. Mówi, że nie wie dlaczego, nie? Ale pomyślał, to jest prawda. I się zapytał Miguela, co mam robić. Miguel powiedział, czytaj Biblię. Wiecie, młodzi chrześcijanie takie czasami głupie odpowiedzi dają, nie? Starsi wiedzą, że tak nie wypada, że lepiej coś takiego bardziej dyplomatycznego. Zostawił mu Biblię po hiszpańsku. Mówi, zacząłem czytać. Wiecie, zmienił się. Jego żona Sylwia mówi, a wiesz, otrzymałam zupełnie nowego Alonza. Ale jak myślicie, w tej społeczności się to podobało? Nie. Ostatecznie się skończyło tak, że wiecie, przyszła cała wioska, 700 osób. Wyciągnęli go na centralny plac miasta. Ktoś krzyczał, mam kanister z paliwem, oblejmy go i podpalmy. Ktoś inny mówił, nie, lepiej go powieśmy na drzewie. Ostatecznie udało go się uratować, bo to też jest jedna z rzeczy, którą w Open Doors się zajmujemy, tam gdzie to jest możliwe, żeby też prawnie ratować takich ludzi. I przyjechała policja federalna, wyciągnęła go, ale nawet policjanci myśleli, że on nie przeżyje drogi. Taki był pobity, zmasakrowany i znów dzięki naszym partnerom mogliśmy mu zaoferować leczenie, później pomoc socjoekonomiczną, bo on był rolnikiem, uprawiał awokado, hodował pszczoły i dalej to robi.
bo ludziom nie podoba się przemiana życia. Zupełnie się nie podoba. Bo to wskazuje, że i ja mogę coś zmienić. Ale tam było jeszcze coś o wiele trudniejszego. Była strata i to wielka strata. Historycy ekonomii twierdzą, że w tamtych czasach kilogram wieprzowiny kosztował w przeliczeniu na naszą siłę nabywczą około 1500 zł. Dużo, nie? Święty Marek w swojej Ewangelii pisze, że utonęło około 2000 świń. Wyobrażacie sobie ten majątek? I nie ma. I ci ludzie widzą strat, ale nie widzą człowieka uwolnionego. I nie chcieli tego zaakceptować. I wiecie, to jest tak, jak człowiek widzi jedynie działającą Bożą moc, Boga, a nie widzi Bożej dobroci. Nie doświadcza, jak Bóg przemienia życie, jak Bóg rzeczywiście działa. Bo zupełnie inaczej postąpił, zupełnie inaczej wierzył ten człowiek, który doświadczył tej łaski. Czy on chciał, żeby Jezus odszedł? Nie chciał. On chciał czegoś zupełnie innego. On prosił Jezusa, żeby mógł z nim zostać, żeby mógł go słuchać. I jak myślicie, było to dobre? Bardzo dobre pragnienie, prawda? Bycie z Panem, słuchanie Go, bycie w Jego bliskości, słuchanie Jego nauki, to jest coś fantastycznego, ale Jezus mówi, wróć do domu swego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. Moi drodzy, wasi bliscy znają najbardziej prawdę waszego chrześcijaństwa. Ani pastor tego nie wie, ani starsi zboru, tylko ci, którzy są z nami na co dzień, widzą przemianę życia, widzą cierpliwość Chrystusową, widzą to, czy jesteśmy przebaczającymi, czy też nie. I czy widzą w nas to, czy nie. W niedzielę w kościele łatwo być chrześcijaninem. Się pouśmiechamy, będziemy dla siebie mili. A co będzie później? Wiecie, Jezus bardzo dużo zażądał od tego człowieka. Zażądał, żeby wrócił do swoich bliskich, żeby był w takim pogańskim narodzie, który nawet nie chciał, żeby Jezus tam przebywał. Ale nie zostawił tych ludzi samych, zostawił im świadka. I jeśli ty dzisiaj przebywasz sam wśród niewierzącej rodziny, to wróć do swojego domu i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. Rozpowiadaj o Jego łasce, o miłosierdziu, ale nie tylko mów słowami. Ale pokaż charakter Chrystusa na co dzień. W cierpliwości, w łagodności, w przebaczaniu, w uczciwości. No i w czymś, co jest chyba najtrudniejsze, w miłości. Słyszałem, jak wasz pastor mówił o pewnych zachowaniach terapeutycznych, które pozornie wydają się fajne, nie? Jak na przykład wyrzucić osobę, która nie radzi sobie z nałogami z domu. Ale o wiele trudniej powiedzieć, że to jest dobre, kiedy to dotyczy twojego dziecka, twoich bliskich. Czy pokazujesz swoim bliskim, co Bóg dla ciebie uczynił? Czy też nie? To jest bardzo ważne. I lekcja dla mnie z prześladowanego Kościoła to jest to, że wiecie, ludzie się nawracają, są często sami, nie mają kościołów. Mówimy o takim zjawisku secret believers, szczególnie w krajach arabskich, muzułmańskich. Wiecie, wielu się nawraca nie pod wpływem kościoła czy ewangelisty, ale pod wpływem swojej żony, swojego męża, świadectwa życia. Słyszałem, jak kiedyś jeden brat opowiadał
z Bliskiego Wschodu, że jego żona się nawróciła na chrześcijaństwo, mówi, wiesz, ja byłem takim muzułmaninem, że mnie to zupełnie nie przejmowało. Mówi, nawet kupiłem jej Biblię, a niech ma kobieta, tylko niech publicznie o tym nie mówi. To naprawdę był bardzo dobry mąż, wierzcie mi. Miłosierny, łaskawy, dobry. Bo on ją powinien zabić. I często to się tak skończy. Mówi, ale wiesz, jak ona nie widziała, to ja patrzyłem na jej Biblię i później widziałem, że ona tak naprawdę żyje. Widzicie, to jest świadectwo, nie? Ciebie nie ma, twój mąż wertuje. Mówi, no to moja żona, nie? Naprawdę ją widzę w tym. W każdym uczynku moja żona jest gotowa na stratę, jest cierpliwa, jest łagodna. On mówi, wiesz, w niej ja widziałem charakter Jezusa, o którym czytałem w Ewangeliach. I ona mnie do Niego zaprowadziła. Jej dobroć, cierpliwość, miłość, miłosierdzie wobec mnie. To są bardzo ważne rzeczy. I zobaczcie, co ten człowiek zrobił. Ja nie wiem, czy ja bym miał taką ufność wobec Chrystusa, jak on. Odszedł. Chrystus coś każe, ale Panie, lepiej z Tobą być, nie? Naprawdę, Panie, lepiej. On odchodzi i czyni to, co Pan mu kazał uczynić. Ale zobaczcie, tu jest też ciekawa rzecz. Jeśli ktoś czasami się zastanawia, czy Jezus jest Bogiem, czy nie, porównajcie sobie nakaz Jezusa wobec tego człowieka i realizację tego nakazu, o której pisze święty Łukasz. Jezus mówi, wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. Co robi ten człowiek? Wraca i rozpowiada po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Bóg, Jezus. Jak ktoś by miał wątpliwość, widać, że zostało to zrealizowane doskonale. Ale wiecie, mieszkańcy krainy Gerazeńczyków nie chcieli, żeby Jezus tam został. Czy Jezus ściąga ogień z nieba? Czy jakoś mówi, niewłaściwie postępujecie? Nie. Nie kłóci się z tymi ludźmi? Nie wykorzystuje swojej boskiej mocy, żeby ich ukarać? On po prostu odchodzi. I tu jest ostrzeżenie dla nas. Być może zobaczysz jakąś Bożą łaskę. Może nawet jej doświadczysz. Ale jak powiesz Jezusowi odejdź, on odejdzie. I nie ma chyba gorszego położenia niż widzieć Bożą łaskę, być blisko Chrystusa, a jednocześnie poprosić Go, żeby On odszedł. I On to zrobi. Czy jesteś gotowy na stratę? Czy jesteś w stanie zrezygnować z części swoich poglądów? Czy jesteś w stanie dzielić się swoją wiarą? Czy jesteś w stanie zaufać Chrystusowi? Czy może powiesz, strata 2000 świń to za dużo? Strata mojego dobrego samopoczucia to za dużo. Kiedyś z taką siostrą rozmawiałem, która, wiecie, ustawicznie kłóciła się ze swoim mężem. A ja tam wyciągnąłem świętego Piotra, żeby tak, wiecie, w cichości, uległości pozyskiwać. Ja to wiesz, to jest może jest bardzo dobre, ale nie dla mojego męża, nie? Mówię, siostro, 20 lat próbujesz swoich metod, nie sprawdzają się, może spróbujesz Bożej. Nie. Tacy czasami jesteśmy. I wiecie, kiedy myślę też o stracie, przypomina mi się rabija z Iraku. To był człowiek, jest człowiek, który wykładał na uniwersytecie w Mosulu weterynarię, jest doktorem weterynarii, miał wielkie stado krów, ponad 700, miał 3 domy. Wiecie, kiedy przyszło państwo islamskie, stracił wszystko, musiał uciekać jako chrześcijanin. W czasie ucieczki jego siostra umarła. Ja go poznałem w obozie dla uchodźców w Irbil. W takim małym pomieszczeniu. No myślę, że w takim pomieszczeniu, trochę większym niż tam u góry macie, gdzie są
te laptopy i inne rzeczy. Był sam z szóstką dzieci, z żoną. Wiecie, siedzieliśmy, rozmawialiśmy i w pewnym momencie rabija mówi: przyjście państwa islamskiego było dla mnie największym błogosławieństwem. Ja myślałem, że tłumacz mi źle tłumaczy. Jak to błogosławieństwo? Tracisz dom, tracisz majątek, tracisz swoją pozycję, lądujesz w jakimś małym obozie dla uchodźców. Tam też Open Doors, my wspieramy takie miejsca. I rzeczywiście w jakiejś mierze dzięki naszym partnerom on miał co jeść. Ale wiesz, to było dla mnie największe błogosławieństwo, bo Pan Bóg na mnie się nie liczył. Ja byłem schowany za moim kątem, za moją pozycją, za moim bydłem i w niedzielę chodziłem do kościoła, bo trzeba, nie? Ale Pan Bóg mnie zupełnie nie interesował. A gdy straciłem wszystko, został mi tylko Jezus. I aż mi było dziwne, wiecie, będąc w tym obozie dla uchodźców, widząc, że rabija jest człowiekiem, który rozprowadza Nowe Testamenty, organizuje jakieś spotkania chrześcijańskie, pomaga, że ten człowiek kiedyś był takim chrześcijaninem, który tylko w niedzielę przychodził, zaliczał swoje, a później żył normalnym życiem, nie? Musimy czasami wszystko stracić, żeby zyskać to, co najważniejsze. I moi drodzy, takich historii jest wiele. Ludzi, którzy wszystko stracili w oczach tego świata, a zyskali więcej. Zyskali pokój, zyskali wiarę, zyskali pojednanie z Bogiem. I ja dzisiaj jestem wśród was, żeby z jednej strony was zachęcić do tego, żebyście dzielili się Ewangelią tam, gdzie jesteście. Uwierzcie mi, czy to Arab, Czeczen, czy obojętnie kto, każdy człowiek potrzebuje Chrystusa. I Bóg jest w stanie każdego człowieka uwolnić z wszelkich opresji. Wierzymy w to? To jeszcze jeśli wierzymy, postępujmy zgodnie z tym, co wierzymy. Cierpliwie dzielmy się, wierząc, że Bóg we właściwym czasie da plon. I też chcę was poprosić o rzecz, która dla nas w Open Doors jest rzeczą najbardziej istotną. Chcę was poprosić, żebyście byli tymi, którzy oddadzą trochę swojego czasu modlitewnego prześladowanym braciom i siostrom, którzy być może się z nami różnią. Być może nawet czasami mamy problem, czy to są chrześcijanie. Ja mam, nie ukrywam. Ale wierzę, że każda sytuacja trudna jest sytuacją, która może przyprowadzić do Chrystusa, może wrócić człowiek do właściwej relacji. Proszę, tam mam taki stolik z takim ładnym fioletowym obrusem, wyłożyłem materiały. Weźcie nasz magazyn, on jest zupełnie za darmo. Wypełnijcie kartkę, która jest z tyłu. Mam długopisy, zawsze to pomaga. Wypełnijcie to, dajcie mi albo Agacie, bo też będzie ze mną przez dziennie. Ale to jest...